Witajcie! Wiemy, że rok szkolny to gorący okres i czas szkolnej nerwówki, dlatego jesteśmy po Twojej stronie. Już niedługo Twoja pociecha będzie wracać ze szkoły z pierwszymi pracami domowymi. Pewnie już wiesz, co będziesz robić przez kolejne wieczory. Żeby zaoszczędzić Twój czas, przygotowaliśmy serię krótkich filmików instruktażowych dotyczących aplikacji programu Microsoft Office 365, dzięki którym Twoje dziecko przygotuje pracę domową na szóstkę z plusem w mgnieniu oka. Office 365 występuje na rynku w dwóch wersjach. Zanim jednak przystąpimy do przygotowywania pracy domowej, opowiemy Wam, czym jest usługa Office 365. Do dzieła! Z Office 365 korzystają miliony uczniów polskich szkół. Twoje dziecko również. Pisze w nim wypracowania na język polski, wykonuje obliczenia na matematykę czy przygotowuje prezentacje na biologię. Office 365 występuje w wersji dla użytkowników domowych, a także Office 365 Personal. Zdecydowanie polecam Ci wersję dla użytkowników domowych, ponieważ w jej ramach, w przeciwieństwie do Office Personal, możesz udostępnić swoją subskrypcję dodatkowo czterem osobom w ramach Twojej rodziny, a więc pięć osób może korzystać z najnowszych wersji aplikacji Office, takich jak Excel, Word, PowerPoint czy na przykład OneNote. Każdy z nich może zainstalować swoją kopię Office'a na komputerze PC lub Mac, a także na urządzeniach przenośnych, takich jak tablety czy telefony z systemami Windows, iOS czy Android. Dodatkowo, każda z tych osób otrzymuje aż 1 terabajt przestrzeni dyskowej w ramach usługi OneDrive, gdzie może przechowywać swoje pliki, a także udostępniać je innym. Pamiętaj także, że aplikacje Office 365 będą cały czas aktualne. Jeśli tylko wyjdzie nowa wersja, będziesz mógł uaktualnić swoje aplikacje i zyskasz tym samym dostęp do najnowszych funkcji. Teraz chciałbym pokazać Ci, jak możesz udostępnić swoją subskrypcję Office 365 dla użytkowników domowych, innym członkom Twojej rodziny. Najpierw zaloguj się do Twojej subskrypcji Office. Teraz wystarczy przejść do opcji udostępnij usługę Office 365. W tym miejscu możesz całej Twojej rodzinie, maksymalnie czterem dodatkowym użytkownikom, udostępnić możliwość zainstalowania pełnych wersji aplikacji Office w najnowszej wersji. Wystarczy wybrać polecenie, dodaj użytkownika, i w tym okienku możemy na kilka sposobów wysłać zaproszenie. Po pierwsze, możemy skorzystać z opcji mailowej. Jeśli wpiszemy e-mail osoby z naszej rodziny, a następnie wyślemy zaproszenie, otrzyma ona wiadomość automatycznie, która pozwoli jej kliknąć na link i zalogować się do swojego konta Microsoft albo założyć nowe konto Microsoft, do którego zostanie przy pięta subskrypcja ofisa. Możemy również takie osoby dodawać wcześniej, korzystając z sekcji administracji, dodać członków rodziny i automatycznie w ten sposób przypisać ich wybierając z listy, która powinna być tu zapełniona. Możemy w końcu skorzystać z opcji Facebooka, jeśli jesteśmy do niego zalogowani, wystarczy kliknąć opcję wyślij zaproszenie za pomocą Facebooka i w ten sposób wskazać członków rodziny, którym chcemy udostępnić usługę. W końcu możemy uzyskać link, czyli utworzyć specjalny link, który możemy wysłać w dowolny sposób, na przykład w ramach komunikatora Skype, albo przesłać mailem do osoby, która będzie mogła kliknąć w niego i potwierdzić przypisanie subskrypcji Office 365. Wybieram teraz polecenie zamknij. Zauważ, że takie nowe osoby, które są dodawane, a nawet stworzenie linku, jest tutaj oznaczone jako nowa oczekująca osoba w naszej subskrypcji. Takie osoby mają 30 dni na potwierdzenie subskrypcji. Jeśli tego nie zrobią, zaproszenie wygasa. Jeżeli chcesz, możesz w każdej chwili odwołać istniejące zaproszenie, wybierając opcję Zarządzaj, a następnie wybieramy polecenie Odwołaj zaproszenie. Dowolna opcja, którą tutaj wybrałeś, zostanie w tym momencie odwołana i taka osoba nie będzie mogła dalej skorzystać np. z wygenerowanego linku. I po wykonaniu takiej akcji zaproszenia, także wiążąca się z nim licencja, zostaje zwolniona, w związku z tym w to miejsce możesz pisać inną osobę. Nie tylko zaproszenia możesz anulować, ale także możesz usuwać istniejącą subskrypcję członkom twojej rodziny i przypisować je innym osobom. Każda z nich uzyska nie tylko aplikację Office 365, które możesz zainstalować na komputerze czy na urządzeniu mobilnym, ale także dodatkowe korzyści, w tym 1 terabyte miejsca do magazynowania w usłudze OneDrive. W ten sposób można łatwo zarządzać subskrypcjami Office'a i udostępniać je Twojej rodzinie. Po więcej informacji na temat tego, co znajdziesz w subskrypcji Office 365, zapraszam Cię na stronę wwwświadectwo Do usłyszenia. W kolejnych filmach pokażemy Ci, jak przygotować pracę domową na szóstkę z plusem. Przygotowaliśmy na tę okazję przykład. Nauczyciel geografii zadał napisanie referatu na temat rzek w Polsce. Zapraszamy do pierwszego odcinka serii Akademia Office Junior, w którym pokażemy, jak rozpocząć pracę nad zadaniem domowym. Do zobaczenia!